Witam dzisiaj na Rifcie. Ostatnio oglądałem sobie Gaffera streaming i przejeżdżał przez pustynię, a tutaj Rift. Akurat godzina elegancka dla polskiego czasu, 20.04. Dobra, przebiorę się. Trochę cięższe skórki. To sobie wrzucę do namiotu. Nigdy nie wiadomo. Osiem osób na lokalu, łącznie ze mną. Czyli całkiem spoko. Myślę, że półtorej godzinki i będzie po sprawie. Ja sobie na Riftach zawsze ściszę dźwięk walki. No bo tutaj przez półtorej godziny, godzinę nawet i dłużej. Non stop. Sieczka. O. A już my to mamy. Blakey, Finn, Crest, Kichi, nie znam. Nie znam. Nie kręć się. Stanley, ach. Same gwiazdy. Minuta do startu. Ostatni łyk słonej wody. Elo, elo. Dzisiaj będę trochę punktował, przyznaję. Tego może więcej będę używał mojego toporka. Kto tam biegnie odważnie? To sobie zmniejszymy, to nam nie będzie potrzebne. Tak. Fraskesa jest, Tilda, a to ich serwer, no tak, ma się co dziwić. Wczoraj byłem na Rifcie na Deliverance. Trwało to mniej więcej też około półtorej godziny. Na tych mniejszych serwerach jest zawsze mniej osób, ale zawsze to jest też mocniejsza ekipa i te mniejsze serwery szybciej kończą Rifty. Na przykład na Independence. Zazwyczaj jak tam bywałem, no to
Te lifty były dłuższe. O, i proszę, zaczęło się. Od razu jak ładnie się zrobiło. No chodź, dobra, ty pierwszy, tak? Gdzie tu? Mówiłem, cię będę trochę. Nie, to za głośno jest. Ściszę. O. Już tu mnie atakują od razu. Teraz mamy tylko trzy fale, więc to tam łatwiejszy taki lift. Lifciki bardziej. Kto mnie tam znowu drapie po plecach? Się uczepili akurat mnie. Uczepić. Dobra, przechodzę na defense. Siedem punktów życia, no to przy tych mniejszych mobach to jeszcze daje radę, bo przy trzeciej fali no to już bym zmykał. Jeszcze ktoś mnie tam drapie, no. Dwie bestyjki. Dobra, odsunę się, bo już zaczyna być niewesoło. Sprawdzimy punktację. No, mniej więcej po środku jestem. O, kantinka jest. No i proszę. Dobra, trochę lepiej. No, regeneracja.
Założę sobie średni toporek. No i na mnie się wzięli, no. Stanley lizakiem bije ich. No, nieźle. Też zmieniłem. Że... Nie, to średnio jest. Odzwyczaiłem się od tego wyglądu pochodka średniego. No niestety i gram z ogniem, tak. No siema, cześć. Dzisiaj Relays, Rift. Dawno nie byłem w ogóle na Rifcie. Wczoraj na Deliverance. I co, już? Jeszcze jakiś się zabłąkał? Robię sobie teraz ścieżkę Insanity. I czuję różnicę, już mam 12%. I czuję różnicę, jak dużo słabsze są ciosy. Przez lata miałem knowledge, wiedzę. No ale ile można cisnąć te skille i grindować. Chciałem sobie trochę pograć, pobawić się. I zmieniłem sobie na Insanity. Dlatego może tak igram z ogiem. Dobra, podleczę się trochę. I tam palą serduszka 30%. No to jeszcze trochę. Jak punktacja? Decent. Wczoraj mi wpadł lump Glimmer Steel, rarka. I też byłem w pierwszej trójce, to dostałem jeszcze ekstra jakieś materiały. Siedziałem lata na tym didzie. O, jeszcze tam jakiś mobek wyszedł. Nie, to już nowe, nowa fala. Champion. Dobra. Dobra, nie będę się leczył. Potłukę ich i się samo wyleczy. No, jak właśnie głównie na ten damage robię to. Straciłem tego, no, teleportację. Gdzie ona jest? Obok mnie. A, tu jest. Straciłem teleportację. Byłem już na, nie wiem, 15 chyba Hierofant. I tak rozkminiałem chyba z pół roku, czy zmienić tą ścieżkę, czy nie. Medytacja na 90... Kurczę, dawno już. W ogóle to jeden z moich priorytetów był. Od początku grania. Ale ja robiłem tak z 12-16 medytacji dziennie, naprawdę. Żeby to wbić.
czasami jak, nie wiem, coś robisz i ci się przypominała medytację, no i się nie chcę tej medytacji wbijać. Ale jak już później wszedłem w ten rytm, no to później było spoko. I jeszcze na początku w ogóle nie wiedziałem, że istnieją jakieś czary, no to robiłem tę medytację na zwykłym rogu. Dobra. A tam się towarzystwo przyniosło. Też tam przejdę. Każdy ma jakieś tam swoje ulubione skille i zauważyłem, że najlepiej idą te skille, gdzie człowiek po prostu się nie nudzi z tym, co robi, że nie ciśnie. Po prostu robi to codziennie i samo wchodzi. Na przykład nigdy nie robiłem, nie grindowałem kopania. Jedno z moich ulubionych zabaw, no to samo wchodziło. Farming za to grindowałem ostro. Półtora roku grindowania codziennie z 99 na 100. Masakra. Odpuść, umieraj. Czasami mam tak, że biję, kogoś biję, nie mogę trafić. Zrobię krok w bok i od razu jest inaczej. Fajnie, że nie walczyłem. Jak miałem 99 farmingu, to sobie myślałem, o kurde, jeszcze 3 miesiące i będzie 100. Minęło 3 miesiące, to sobie myślałem, no dobra, to jeszcze ze 2-3 miesiące i już na pewno będzie 100. I tak już po pół roku, po 9 miesiącach, kurczę, poddałem się zupełnie, już przestałem liczyć. A później w ogóle były takie momenty, że przez tydzień żadnego tiku nie było. I nawet myślałem, że coś źle robię, że stoję w miejscu. I ktoś mi tam wytłumaczył, że system w ogóle już nie pokazuje później tego tiku. Ale podziwiam ludzi, którzy mają w tych walkach, kurczę, te wysokie skille. Nie wiem jak to. Ja ostatnio dopiero po całych latach wbiłem na 90. Ale no ja nie szanowałem tego skilla przez ścieżkę wiedzy. Bo tam jest tak, że skilla nie tracisz, ale fighting tracisz za każdym razem. I do 70 poziomu to szybko wchodzi, a później już zwalnia. Nie? I tak wisiałem przez rok, dwa, około 70. Z fightingiem. Fighting. Albo głośno jest, tak? Miałem tą ścieżkę wiedzy, nie? I ona tam chroni, że żaden skill ci nie spada, jak umierasz. Oprócz fightingu właśnie. Po prostu przestałem dbać o to, nie? Wszystko mi wchodziło normalnie, jak umierałem. No,
Kamikadze, po prostu grałem na kamikadze. Wiedziałem, że mi żaden skill nie spadnie, oprócz fightingu. A fighting do 70 poziomu szybko wchodzi. Ściszę jeszcze te dźwięki. Ile ma lat? Bliźniaki, o kurde. Mi się urodziło w tym roku, w marcu, i też było na początku podejrzenie, że bliźniaki. I przez chwilę była panika. Znaczy niedługo Luna, jak zaczynała grać, to miała 5 lat dokładnie. Jeszcze trochę będziecie grać w 3 pokolenia. Na pewno. A Elio koło 5 jak miał, no to siedział cały czas w RTS-ach. Najpierw Herosi, siedział mapy tam dłubał. Później Age of Empires. No a teraz Robloxy i Minecrafty. Zepsuli się. Trójka, no. Chciałbym 4, ale chyba się nie da namówić. I co tam? Koniec? A tam jeszcze coś tłuką. Dojadę. A tu jeszcze szakal jest. Tam jeszcze stoi jakiś... W tych czasach to my już mamy kartę dużej rodziny, trójkę. A pokolenie wstecz, no to trójka to tam było takie, no mniejsze. 4, 5 to już była duża rodzina. Ale wtedy lżej się trochę żyło ludziom. W Polsce przynajmniej. To tam się bije. Dobra, tego załatwię już na koniec. Wezmę sobie... Dużego. Jak tam punkciki? Oj, spadłem. Przez to gadanie spadłem. 5. miejsce. Nie no, jakbym nie chciał gadać, to bym wyłączył mikrofon. Żartuję. Jak Luna się urodziła, no to szybko chcieliśmy mieć drugie, żeby nie była sama. Między nimi jest tylko 2 lata różnicy. No i po prostu dogadują się, mają swój świat. Chociaż nie wiem, ja też miałem brata 2 lata młodszego i nie miałem tak jak oni. Ale mają swój świat. Ja w ogóle przez to streamowanie to zacząłem przez nich, bo ciągle mnie męczyli. Że chcą i chcieliby, no to mówię, kurczę, muszę obczaić, jak to działa. A żeby obczaić, to muszę trochę postreamować, a Worm jest taką niszową grą, że nawet jak zrobię jakiegoś babola, no to i tak przejdzie. Nikt nie zauważy. No i się wciągnąłem. O. 37. Jak do 60 dobiję, będzie dobrze. A Finn już ma 58. Strasznie krótkie te rifty są teraz, nie wiem. Tak mi się wydaje, jak zmieni z 4 na 3 fale.
Już trzecia fala? Trzecia, no. I nawet ta trzecia fala nie jest taka przytłaczająca, jak wtedy była czwarta, no, czy nawet trzecia. Nie wiem, nie czuję tego tak. Wczoraj byłem na Deliverance po dłuższym czasie, po dłuższej przerwie. Dobra, tu podejdę do kolegi. A, to kantinka jest. Stój, stój. Założę sobie tarczę i średniaka. Nie wiem, z pół roku nie grałem na rifcie. Ostatnio często, zresztą z Luno jeździłem na rifty, ona już teraz nie ma premki w tym tygodniu, więc nie było sensu jej brać. Ale z Luno mi się wtedy lepiej gra na rifcie. No a co stoisz? No, atakuj. No tak w sierpniu zobaczę, jak będę już miał ten skill z Insanity na 30%, to wtedy sobie pojadę na rifta. Jakiegoś zobaczę, jak to będzie w praniu. Na Harmony też mam postać jedną i też mam Insanity na 30% redukcję damage'u. Ale on z kolei ma słaby fighting. W ogóle słabo rozwinięty. Przez rok zawieszony był. Trzymam w ogóle to NFI z myślą, że może kiedyś połączą te serwery. Tam mnie kolega namówił na wioskę. Na chwilę pograł i zniknął. I zostałem sam. No, na początku był szał, nie? Z tą północą. Ale tak przez chwilę się poczułem jak na Jackalu. Pusto, żadnych dróg, żadnego sprzętu, jakaś postać, w ogóle bieda. Pamiętam, biegłem tam parę godzin, no ale samo doświadczenie też robi różnicę, bo jak zaczynałem grać, miałem taką samą postać, a ginąłem co chwilę. A na Harmonii, jak tam przez te pierwsze dni ani razu nie zginąłem. Nie było żadnych wieżyczek, dróg. I tam sobie znaleźliśmy miejscówkę na północy, na brzegu. Pograłem tam trochę, kolega zniknął. No już nie było tak sensu za bardzo. Ludzi też dużo takich nowych z tego Steama. Dużo, znaczy dużo osób z południa przyszło, tak jak ja, nie? Czy ty? Ale dużo też było ze Steama ludzi. Już nie było takiego, nie mieli już takiego stylu gry, tak jak jest na południu. Tam w ogóle nawet nie mieliśmy tego sojuszu. No, a twój człowiek mówił właśnie, że skarżył się na ciebie, że go zostawiłeś tam. Nie, żartuję oczywiście. Ale też tak trochę, nie, że gracie obydwoje, ale jednocześnie daleko. Każdy sobie.
Oj, kurwa, mi się klawisze pomyliły. Dla mnie, jak piszę czasami Worm, Sandbox, Survival, to jest takie śmieszne, bo ten Survival to jest, powiedzmy, nie wiem, przez pierwsze 2 tygodnie, a potem, jak już człowiek tam obczai podstawy, to nawet zwykła wieżyczka to już przestaje być Survival. Żeby jakieś emocje poczuć, no to trzeba gdzieś tam na lift pojechać. Nawet te lifty, o, też są takie, no dobra, kliknę tego. Kliknę tego. I to już tak półautomatycznie się robi. Na Jackalu było super. To ja strasznie, kurczę, brakuje mi Jackala, bo tam czułem się znowu, jakbym grał od początku. Niczego nie było, trzeba było wszystko zdobyć. I też sobie tak postanowiłem, że nic nie kupię, że muszę wszystko sam zrobić. Tam biznesy się kręciły niezłe też. Kupię pelty, skórki. Po 1S w górę szły. No i tam się właśnie okazało na rifcie, na Jackalu, że pelt jest jeden z podstawowych narzędzi, którego trudno na początku zdobyć, jak się nie ma innych narzędzi. No i teraz już każda nowa postać dostaje pelta, nie? Do startu. No ja właśnie o PvP myślałem o chaosie głównie i dlatego przyszedłem na tą ścieżkę Insanity, żeby no te emocje poczuć, nie? Bo fajnie, że można sobie pobudować, jak ktoś lubi. Mnie też czasami ciężko wyciągnąć z Dida. Te poszukiwania skarbów to jest zabawa, która mnie teraz wyciąga. No i ostatnio byłem parę razy na chaosie, na jakichś slejach. I zabrakło mi, poczułem znowu to taki brak tego survivalu. No ja mam teraz w LI na Independence. Jeden człowiek tam przeszedł do Kenjelon czy Zhenkelon. Nie wiem, ten taki z lwem. Królestwo. I oni się tłuką z tymi kapibarami. Spoko, dobra. To ja sobie potłukę. O. Automacik. Nie włączam automatu, bo wtedy niższy skill leci. No, dzisiaj będzie mniej punktów niż wczoraj. Odsunę się. Dobra, ten. Kto tu jest? Blakey, Beef, Tilda, Zia. Coś jakoś więcej osób. 15 osób doszło. No, było mniej. Około 8 czy 9 na początku. A tło sobie zrobiłem ostatnio, o, tak jak widać, kolorowe z tyłu, bo jak robiłem ten zielony green screen, to kamera mi świrowała i brzydkie rzeczy się działy, takie, że jakieś plamy na twarzy, czy prześwitujące jakieś elementy, mikrofon i tak dalej.
No, kupiłem sobie nawet lampkę nową, żeby mieć lepsze światło, bo zauważyłem, że lepsze światło daje, podnosi jakość tego green screena. Ale chyba zrezygnuję z tego green screena i tak sobie będę w kwadraciku siedział. Gin, maszkaro przebrzydła. No proszę, ciągle nie trafiam. Jak to możliwe, że nie trafiam go? No, ale za to jakiś ogr mnie trafił. Nie, bo te ogry to są takie, że machają i koszą wszystkich dookoła. No, ogra trafiłem. Castera, generał Caster. Trafiony. A gdzie Warmaster? A tam dalej, czeka na razie. Będę później polował na te tarety. Strange device'y. Z nich można wyskrobać dobre jakościowo materiały. On zazwyczaj kilka ich spawnuje. Kto tu? Z buta? O, Xalo. Ostatnio z buta widziałem Klasina na rifcie. Lata temu. A co ma za ścieżkę? Sovereign. To power chyba. Nie mogę skumać ścieżki hate. Nie wiem, po co ona jest, co ona daje takiego. Dlaczego ludzie, czy w ogóle, chciałbym kiedyś zobaczyć statystyki ilościowo ludzie, jakie ścieżki wybierają. Na 90% jestem pewien, że większość wybiera ścieżkę wiedzy. Ze względu na tego boosta do expa. Miałem tego boosta 25% ekstra doświadczenia. To naprawdę czuło się tą różnicę, jak się skillowało, coś grindowało. No ale w końcu zrezygnowałem, już przestałem cisnąć. Tak jak mówiłem wcześniej, jak coś się robi, to te skille tak czy siak i tak wchodzą. A Insanity, a nie, ja mam jeszcze, a zmieniłem jeszcze religię. Zmieniłem religię z Wynory na Magranona, żeby też podcisnąć trochę fighting, bo tam jest bonus do fightingu. No dawaj, jedziemy. No i tyle lat i dopiero po 7 latach fighting na 90, no to jest trochę wstyd, ale no na Freedomie ten fighting no nie jest jakiś taki mocno wymagany, nie? Gdzieś po 70, no to te wszystkie trolle i anakondy, no to żaden problem. Ostatnio, nie wiem, w zeszłym roku testowałem fighting swój, miałem ponad 80, jakoś nie za taką dobrą broń, jeszcze nie miałem tego Huge Axe'a i bez zbroi sprawdzałem, jak się bije moby, no to w samych kalesonach spokojnie trolla ubiłem, nie było problemu. Jeszcze mam kolegę, który cały czas w kolczudze chodzi. Nigdy nie mogę zrozumieć, bo ta kolczuga jest dla mnie tak strasznie wolna. I co teraz? Warmaster? Dobra, Warmaster. Czy jeszcze coś?
Nie, nie ma nic. No i chodzi w tej kolczudze, tam jest 12 na godzinę. Fakt, że on ma mały domek i tam nie musi za dużo chodzić. Ale tłumaczyłem mu, że naprawdę tej kolczugi nie potrzebuje, bo on miał chyba 95 fightingu i tam 90 z jakiejś broni. I on chyba jeszcze bodajże wieże używa strażnicze. No a ja od samego początku lubiłem chodzić w ubraniach, w zwykłych ubraniach. Bo one też są całkiem fajną zbroją. Jak się ma duży skill, no to te ubrania z zupełności wystarczają. O, Warmaster na mnie? Nieładnie. Nieładnie. Dobra, czekamy aż zespawnuje Tarety. A już tu wzywa swoich pomagierów. Ten Magrano mi tam myli. Myślę że ciągle, że tam coś stoi. Dobra, pobijemy trochę innych. No i ostatnio zacząłem nosić zbroję tą zieloną, smoczą, ale to tylko dlatego, że mi się podoba design. Bo przez całe lata chodziłem w zwykłym ubraniu, ewentualnie w tym, w skórze jakiejś zwykłej. Kto tam bije? Kichi, Zia. Co to jest? Fire, turret. Dobra, ten fire jest mój. No i tak jak mówiłem wcześniej, te turrety to jest fajne źródło do materiałów riftowych. Bo tutaj materiały wypadają z butcheringu. Jeśli ktoś ma wysoki skill butchering i dobry nóż, dobra, jest mój. I dobry nóż, no to wtedy nierzadko wypadają materiały na 100, poziomie 100. Wczoraj przywiozłem kilka drewnianych i kamieni 100 quality. Mam już na 60, 70, a no to dobrze. Nie było miejsca, żeby go uderzyć. Ale jak to? Coś tu jeszcze stoi? Kto tam się leczy? Aeris. Aeris. No już zbudżerowany. Dobra, Warmasterze, odsuń się troszeczkę. Tak. Ja teraz spróbuję coś, co mi przyszło do głowy dzisiaj. Wyłączyć animację. Gdzie to jest animacje są? Animacja, dobra. No i co? Animacje wciąż są, nie? Nie zniknęły. Young Rift Warmaster. Zmienię sobie na dużego toporka.
A moja animacja zniknęła. A wszyscy machają. On ma chyba ten. O, jak shield zarzucony na siebie. Tak się błyszczy. O, pięknie. Cofnę się trochę. Później będzie się źle kopało materiały. O, widzisz, dokładnie się przesunął. Ciekawe, na kim on jest sfokusowany. Na mnie? Nie. Dobra, skupię się trochę. No, już prawie po nim. Ach, nie udało się. Dobra, to teraz sobie wybierzemy jakiś kryształek. A tu ich sporo jest. Dobra, te dwa. Stój, nie to. I podleczymy się szybciutko. Już, nie zdążyłem nawet się podleczyć. To niedobrze. I co mi tu wypadło? Stone Shards, Crystal, Glimmer Steel znowu. Jak punktacja? No, trzeci jestem. 91 punktów. Dobra, fotka na pamiątkę. Cyk. Trochę się napijemy. Witaj, trufel. Erhit poszedł usypiać twoje wnuki. A, rift się skończył. No właśnie. Właśnie się skończył. Zaczął się 24, czyli godzina 45. Czyli no... Jak na mały serwer, to troszkę długo. Zazwyczaj takie rifty na tych małych serwerach to około 1,5 godziny chodzą. Jest lepsza ekipa. A, tutaj pan strażnik mi pilnuje kryształków. No dobrze, dziękuję. Tu jeszcze jeden kryształek. Dwieście. Sto 97 punktów. No to prawie 200. Taki o. A tutaj mam jeszcze tareta jednego. Zaraz go pokroję na koniec. Zobaczę, co z niego wyjdzie. I słaby kryształ i słaby kawałek drewienka. Czyli nic specjalnego. Ja sobie te lifty robię dla journala, żeby zrobić ten journal Destination Unknown. 46 liftów mam, no to jeszcze 54. Może do przyszłego roku mi się uda. A tu ktoś stuka. Antmelk.
te szardy, te stony często ludzie zostawiają. A ja je zawsze zbieram. Zazwyczaj ludzie się rzucają pierwsze na kryształki, na drewno. A na koniec, jak już nie ma co, albo w ogóle zostawiają te stony. Wczoraj ludzie zostawili. A ja robię ten ubrań sporo, to sobie zbieram te kryształki, te stony. No i już. Tu jakiś stone. No, zobaczę sobie najbliższy lift jakiś. Następny. Tam chyba na północy jakiś lift. Z tego co pamiętam. Na Melodii, no. Dzisiaj. No, dosłownie za 20 minut na Melodii będzie lift. Na Exodusie jutro, ale o 7 rano, no kurde, kto o 7 rano wstaje na lift? Maniak jedynie. Nie, to dla Amerykańców pewnie. Potem będzie Pristine. To jest 6. Zanadu 7 rano. Nie, no sama 7 rano, kadens dopiero. O 16, o to jest dobra pora, 16. Tu drewni, a drzewo jeszcze zostało. Ktoś to kroi. Deliverance pierwsza w nocy, no a jeszcze bym się pokusił. Wczoraj też było północy Deliverance. Oakenwood. No i jeszcze zbieram, jak wypadnie jakieś drewno, oleander. Bo oleandra normalnie nie można. O, tu jeszcze kryształ się ostał. No dobra, ktoś go tam... Tu jest kryształ, o, nikt go nie tłucze. To jeszcze sobie zgarnę. Kantinka? Nie, Iris. No tak, no są często teraz. Wcześniej były rzadziej, ale nie wiem, jakoś chyba wolałem te rifty, jak były czterofalowe. One były cięższe i dłuższe. No ale jak już jechałem na jakiś rift i to już się czuło jakąś satysfakcję. A teraz ta trzecia fala to jest taka, no jak kiedyś druga, powiedzmy. Nie, przesadzam oczywiście trochę. No, adamanty mi wypadł na kolor. Co tu jeszcze jest? No, jakieś dziwne te listy są takie niewyrobione. No i na koniec jeszcze skroję tego tareta. I wtedy będę wiedział, co mi się uzbierało dzisiaj. A na północy w ogóle nie jeżdżę na lifty. Raz, że tam no, rzadko mam premkę. Znaczy mam tam dostęp do jednej postaci premium. Ale ostatnio rzadko w ogóle jeździłem na lifty. No tu się trzech rzuciło. Dobra, zostawię im to.
Tam jeszcze coś jest. Ktoś to kopie? Kopie. A zobaczę w wieży, bo może w wieży coś jest. Czasami się zdarza przyoczyć jakieś materiały. Zwłaszcza te małe planty, krzaczki. Ale tutaj wszędzie pustynia, no to wątpię. Dobra, to teraz sobie skroję tego tareta i podliczę zyski i straty. I co mi tu wypadło? No proszę, właśnie. Z tareta wypadł mi Rift Wood 100 Quality i Stone Shard 66. 66, no to jeszcze spoko, ale ten 100 Quality to jest super. Na jakieś materiały, na runy z rzadkimi metalami, moon metalami to będzie. Właśnie mówiłem wcześniej, że jak Warmaster spawnuje te tarety, no to warto je zbierać, jak się ma dobre, bo z nich materiały się dostaje za butchering, a nie za zakopanie czy coś, czy za ścinanie drzewa. No i co? I tyle, no.